Roxana Węgiel, znana również jako Raxi, już za kilka dni stanie się pełnoletnia. Jak wpłynie to na jej karierę? Z pewnością czeka na nią wiele pokus, a od teraz będzie mogła decydować sama o sobie i przebiegu swojej kariery. Niedawno opublikowała wpis, który spowodował lawinę komentarzy i spekulacji. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Roxana Węgiel na brak zajęć nie może narzekać. Wydaje nowe hity, koncertuje, a od niedawna w sieci krążą informacje na temat jej rzekomego związku z dużo starszym autorem tekstów piosenek. Mało osób jednak wie, że jej pierwszą poważną pasją był sport, a dokładniej sztuki walki. Nastolatka w dzieciństwie trenowała judo i to właśnie na jednym z obozów odkryła zamiłowanie do śpiewu. Piosenkarka do dziś w wolnych chwilach dba o kondycję i formę, dlatego może pochwalić się nienaganną sylwetką. Kilka dni temu idolka nastolatek za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się tajemniczą fotografią, a fani już spekulują na temat jej przyszłości i dalszej kariery. Wokalistka do sieci dodała wymowne zdjęcie. Na załączonym obrazku widzimy Raxi na sali treningowej, a internauci zwrócili uwagę na rękawice bokserskie, które leżały obok niej. Publika zaczęła zastanawiać się, czy czasem sportowe przygotowania nie są powiązane z udziałem w gali Fame MMA, która w ostatnich latach jest coraz bardziej popularna. Jedna osoba zapytała wprost, czy artystka zamierza porzucić scenę na rzecz oktagonu, a ta odpowiedziała. Nastolatka dodała emotikony, które sugerują, że nie zdradzi tajemnicy. Myślicie, że Roxana poradziłaby sobie w walce? Fame MMA to federacja organizująca gale typu Freak Show Fight. W oktagonie spotykają się nie tylko profesjonalni zawodnicy, ale również głodni sławy celebryci i influencerzy. Kolejna odsłona walk będzie miała miejsce na początku lutego, a na udział w niej zdecydował się m.in. Sebastian Fabiański, który już na konferencji wywołał zamieszanie i zaczął opowiadać o Rafalali. Mało tego, aktor porównał swoje alter ego do seryjnego gwałciciela, czym oburzył publikę. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.